Oglądałem noś Radia Maryja. Rozmów niedokończony w telewizji. Oglądało nas, myślę, około ponad 2,5 miliona telewizów, bo 83% osób, którzy oglądają nas codziennie lub prawie codziennie, w tym momencie włącza telewizor i zaczyna oglądać telewizję trwale. Chcę też powiedzieć, że coraz więcej mamy młodych słuchaczy, młodych telewizów. Bardzo dużą grupę ludzi to są osoby w wieku od 24 do 49 lat. Oni się zrównali ze słuchaczami telewizami 65+, także to jest bardzo dobra informacja, że coraz więcej młodych ludzi nas ogląda. I też dosyć mocno poprawiły się wyniki, jeżeli chodzi o oglądalność w dużych miastach. Także bardzo pozytywne dla nas informacje, ale jeżeli chodzi o Radio Maryja, to wiemy, że słuchaczy Radio Maryja jest dużo więcej niż telewidzów telewizji. Więc to jest bardzo budujące i tak myślę, przysłuchując się tej rozmowie, że rzeczywiście myślę, że jesteśmy tak atakowani, ponieważ naprawdę jesteśmy mediami, które są niezależne, bo utrzymywane są tylko i wyłącznie przez telewizów i przez słuchaczy. Stąd żadni politycy tak naprawdę nie mają na nas wpływu. I ten atak na ojca dyrektora to jest, myślę, atak na ludzi, nas słuchają i nas oglądają. To jest atak na ogromną rzeszę słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji trwam. I to jest dosyć, trudne i niezrozumiałe, dlaczego są ludzie, politycy, dziennikarze, którzy walczą z tak ogromną rzeszą Polaków. Myślę, że każdy sobie to powie w swoim sercu i w swoim umyśle, jak to zdanie dalej rozwinąć, ale to jest chyba rzeczywiście ogromny problem i myślę, że o tym trzeba dużo mówić. Dziękuję pani dyrektor, pan redaktor Witold Gadomski. Dla mnie wartością Radia Maryja jest to, co już mówiłem, czyli wolność, ale także jego młodość. Oczywiście jakby ten duch, który unosi się nad Radiem Maryja, duch charakteru, postać ekspresji ojca Mateusza Rydzyka, to jest niesłychane, bo to jest niezwykle młody duch, spontaniczny. Nieważne, ile ojciec dyrektor ma lat, to ja ciągle słyszę młodego człowieka, który jest pełen zapału, nieprzewidywalny, pełen energii. I to jest niezwykłe. I myślę, że ten fenomen nie uda się zakrzyczeć, zakłamać, złamać. Im dłużej to będzie trwało, tym mocniejsze będzie Radio Maryja i wierzę w to. I Radio Maryja jest bardzo potrzebne Polsce i polskości. I chociażby dlatego musi istnieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za obecność w studio. Pani dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk, pan minister Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan redaktor... No dobrze, kurwa, twoja matka. Temat, czy prawdą jest, że obecny rząd finansuje Radio Maryja i ojca Tadeusza Rydzyka? Jest jedna odpowiedź. To jest kłamstwo. Rząd nie finansuje Radia Maryja. Rząd nie finansuje ojca Tadeusza Rydzyka. Ani rząd Prawa i Sprawiedliwości, ani Platformy Obywatelskiej, ani SLD, ani żaden inny rząd. I nie chcemy, żeby nas rząd finansował. Natomiast finansują nas, proszę Państwa, z miejscowości Lewis, Stanisława Mrozek, z Leoncina, Robert Iwaniuk, z Leska, Franciszek Piruk, z Leszna, Dorota Andrzejewska, Henryk Organista, Elżbieta Anna Mikołajczyk, Jan Nadolny, z Leśnicy Opolskiej, Otylia Tanwic, z Płocka, Marcin Kurowski, Leonarda, Andrzej Mejerowie, Marianna i Zdzisław Oniszkowie, Maria Osiecka, Teresa Piątkowska, Maksymilian i Danuta Ruski-Sowie, Sabina Skotak i Danuta Swatcyk. Bardzo Państwu dziękujemy i wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja. I na koniec rozmów, za chwilę modlitwa, na zakończenie dnia, ale także dla Państwa muzyczna dedykacja dla wszystkich naszych słuchaczy. Dobra, dobra, dobra. Thank you.
Radio Conchita. Tak FM Euro Conchita. Bardi Baby Lunch from Extra. Zapraszamy. Przechyli się na jego niekorzyść, to tutaj może dojść do drugiej tury, a na drugim miejscu we Wrocławiu uplasowała się Mirosława Stachowiak-Różecka. Podobna sytuacja w Poznaniu, tutaj Jacek Jaskowiak z poparciem 51%, Tadeusz Zysk 22%. No i jeszcze Warszawa, która w czasie kampanii ogniskowała naszą uwagę i ogniskuje ją również teraz. Tutaj Rafał Trzaskowski zanotował 54% poparcia, Patryk Jaki 30%. I trzeci, Jan Śpiewak z poparciem 3%. Także najlepiej widzimy, jak duży jest rozstrzał między tymi największymi liderami a kandydatami, którzy zanotowali największe poparcie. Wygląda na to, że druga tura także będzie pasjonująca. Bardzo dziękuję. Z tymi informacjami była Ewa Wasążnik. A teraz posłuchajmy, co mają do powiedzenia politycy. Adrian Klarenbach rozmawia z nimi. Bardzo proszę. A politycy z całą pewnością mają wiele do powiedzenia. Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Święcicki. Platforma Obywatelska, Piotra Apel-Kukiz 15, Marcin Kulasek, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zaczynamy od SLD. Panie Marcinie, wiemy już, co w Częstochowie, czy jeszcze nie? No jeszcze niestety nie wiemy, co w Częstochowie. Piotr Apel, wiemy już, co w Przemyślu? Mam nadzieję, że to wiele wskazuje, że rzeczywiście nasz kandydat może zawalczyć o, jeśli nie w drugiej turze, to może nawet się w pierwszej uda. Ale to jest kwestia, na którą jeszcze musimy poczekać. Mam nadzieję, że przynajmniej, że będzie takie miasto, w którym będzie